Cześć. No, dzisiaj postanowiłem Wam nagrać taki bardzo partyzancki filmik, bo no, nie mogę tutaj zadbać o jakieś walory estetyczno-przyrodnicze. Skupię się na tym, co się wydarzyło. Ale może zacznę od początku. Aby zdążyć przed wiosną nalać wodę do kilkudziesięciohektarowych stawów, musimy dosyć wcześnie zacząć ten zalew tych stawów. Jest początek lutego, my zaczynamy już nalewać wodę do stawów po to, żeby zdążyć przed wiosennymi odłowami. Tu jest taka sytuacja, że no, ta woda tutaj leci do tego stawu, głównie zalewamy w tej chwili staw znajdujący się nieco dalej. Tutaj jest tylko taka fajna sytuacja, to też jest bardzo ciekawa sprawa, bo lejąc wodę bardzo dużym strumieniem, no trzeba mieć cały czas oczy otwarte na przykład na jakieś wyrwy w doprowadzalniku, na szkody wywołane bobrami, na to, że coś może przypłynąć doprowadzalnikiem i zatkać mnich. Wtedy woda się podnosi, przelewa się przez groble doprowadzalnika i zalewa okoliczne wsie, więc to trzeba mieć na uwadze, zalewając takie duże stawy. W związku z tym, nalewając staw tam daleko, tym doprowadzalnikiem, tu jest tak ustawione, że jak się jakby tam, nie daj Boże, coś zatkało mnicha napustowego, to woda takim zaworem bezpieczeństwa wleje się tutaj, do tego stawu, więc tutaj się delikatnie wlewa ten nadmiar, który nie dolatuje do stawu dalej. Ale chcę Wam coś jeszcze powiedzieć, bo zobaczyliśmy ten doprowadzalnik, tutaj widać z kanału Wieprzkrzna, woda dopływa na stawy sosnowickie i tutaj niedaleko powstała awaria wskutek destrukcyjnego działania bobrów. Bobry wykopały dziurę, wykopały jakąś norę przez doprowadzalnik, jest dziura i ja to muszę dzisiaj zasypać. Pójdę, pokażę Wam, o co chodzi. No i dobrze, jesteśmy już na doprowadzalniku. Tym doprowadzalnikiem woda dopływa do stawów. Tutaj niedaleko powstała dziura. No ona oczywiście sama się nie zrobiła. Bobry wykopały dziurę, jamę, norę i woda tam wymyła całą groblę i ucieka sobie tutaj w te zarośla. Podejdę bliżej i Wam to pokażę. No, jesteśmy już po tej zewnętrznej stronie doprowadzalnika. To tak ładnie się nazywa skarpa odpowietrzna. Tamta jest odwodna. Jest korona i skarpa odpowietrzna. Popatrzcie, co się dzieje. Bobry wykopały. Pójdziemy zaraz z drugiej strony. Pokażę Wam to. Wykopały dziurę w doprowadzalniku. One sobie tam żyją w tym doprowadzalniku. Wykopały dziurę. Gdzieś tam jakaś pewnie niewielka przestrzeń została ziemi i ciśnienie wody wyparło dalej tą dziurę i popatrzcie, co się dzieje. No, to jest bardzo niebezpieczne, bo ta dziura się powiększy i może zalać, jak już wspomniałem, okoliczne wsie, więc spróbujemy to dzisiaj jakoś tak doraźnie załatać. A to jest druga strona tego doprowadzalnika, skarpa odwodna, tak się ładnie nazywa. Popatrzcie, to co mówiłem, bobry wykopały dróżkę, wykopały sobie pod ziemią jakiś tunel swój. Ziemia się zapadła, ale no to nic nie znaczy. Tam dalej jest ten tunel i tym tunelem ta woda wycieka. Takie problemy mamy przez te bobry i no nic, nie ma na co czekać, działamy. Takie awarie w gospodarstwie rybackim to codzienność w zasadzie. Duże gospodarstwo, dużo stawów, dużo doprowadzalników. Te bobry buszują i robią nam właśnie taką dodatkową robotę. Dlatego ja zawsze sobie tak przezornie zostawiam mały zapas ziemi. To jest ta kupeczka za mną. Ja już ciągnikiem podjechałem, zaraz podjadę ładowarką, nasypię ziemi. No i spróbujemy to jakoś tam doraźnie tą dziurę załatać. Ładowarkę też mam na miejscu już, chłopaki są na urlopie, więc zrobię to sam. No nic, idę, ładuję, a Wy jak chcecie, to popatrzcie na to.
chcemy naprawić tą dziurę bez rozkopywania doprowadzalnika, bez wypuszczania z niego wody, bo to jest czasochłonne, prasochłonne. Zobaczymy, może zrobimy taką plombę, która zatka tą dziurę, a później jak się stawy naleją, jak będzie trochę czasu, to prowadzalnik będzie pusty, wtedy to solidnie już naprawimy, rozkopując to koparko. Więc dzisiaj tylko zrobimy taką plombę, spróbujemy, czy to nam się uda. Podjechałem już ciągnikiem na miejsce, idę wykiprować troszkę ziemi, zobaczymy co się wydarzy. Jeszcze woda leci, spróbuję szpadelkiem podsypać w te dziury, może się zatka. Zobaczymy. No i moi drodzy, udało się. Ja zrobiłem tam te dwie plomby, jak ja je tak nazwałem, czyli te uszczelnienia. To jest oczywiście takie doraźne, tymczasowe rozwiązanie, bo kiedy nalejemy wody do stawów, kiedy ten doprowadzalnik będzie pusty, już osuszony, wtedy trzeba będzie to rozkopać, te miejsce, no i to tak solidnie załatać, że tak powiem. Teraz to się udało, podejdziemy w to miejsce, gdzie woda wyciekała w te krzaczory, pokażę wam, że już nic tam nie leci, czyli pełen sukces. No i popatrzcie, to co mówiłem, już woda tutaj nie leci. Tu sporo tego materiału się wymyło. Może tak wam pokażę pomalutku. O, popatrzcie, że ten piasek ten piasek został wypłukany z wału, z grobli doprowadzalnika. No jak już mówiłem, trzeba to będzie uzupełnić. Na razie mamy zrobioną plombę i lejemy stawy. No tak to jest. Jedna bitwa wygrana, ale wojna będzie się toczyła dalej. To jest nieustanna batalia z tymi bobrami. Tutaj im większe gospodarstwo, tym większy problem. Tym tych bobrów jest dużo. Tym tych bobrów jest więcej. No i to takie... Tak to jest. No to takie... Idzie. Uroki pracy rybaka. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.